Ostatnio zrozumieliśmy, czym jest inicjatywa i jakie są jej modyfikatory, a także w jaki sposób wpływa ona na gotowość bojową. Dzisiaj przedstawię Wam końcowe etapy zagadnienia związanego z ruchem oddziałów oraz przytoczę i opiszę najważniejsze akcje, które wpływają na gotowość bojową. Trzymajcie się mocno i miejmy nadzieję, że pomoże Wam to zrozumieć najistotniejszą kwestię dla początkującego gracza w grze Heroes 5. Zostaw komentarz, subskrypcję oraz łapeczkę w górę, bo więcej tego niesamowitego kontentu pojawiać się będzie w przyszłości. Tytułem wstępu do merytorycznej części dla dzisiejszego poradnika stworzyłem dwie armie po 3 jednostki, mających zakres inicjatywy między 8 a 12, czyli najczęściej spotykaną wartość inicjatywy w grze. To zobrazowanie i podsumowanie naszej wiedzy pokaże różne obrazy i różne przykładowe sytuacje tłumaczące te zagadnienia do końca. Na starcie opowiem Wam o pasku gotowości bojowej. Pewnie z wielu z Was używa nazwy pasek inicjatywy. Ale może Was to wprowadzać w lekki błąd, więc dla Herosa 5 używajcie nazwy pasek gotowości bojowej. Dlaczego? Ponieważ jak wiemy, gotowość bojowa ma na poziomie 1 wskazuje na możliwość wykonania akcji oddziału. Teraz wyobraźmy sobie sytuację. Zaczynam sobie walkę i myślę, no dobra, mam dane jednostki o podobnej inicjatywie co przeciwnik, więc w której kolejności wykonam ruch? Przed jego oddziałami, między czy na końcu? I tu Was nie zaskoczę, jak to w Herosach bywa, jest to bardzo losowe. A dlaczego? Przyczyna jest bardzo prosta. Nasze oddziały na starcie otrzymują losowy przedział gotowości bojowej od 0 do 25 setnych. Jednostki o większej inicjatywie szybciej otrzymają swój ruch, jak o tym wspomniałem w tamtym odcinku, ale niekoniecznie, więc dla przykładu widzicie tutaj dwa losowe rozstawienia naszych przykładowych armii. W obu przypadkach widzimy, że losowanie może sprzyjać jednej armii. W obu wariantach najszybciej ruszą się oddziały przystani. Czempion o inicjatywie 12 oraz Archanioł o inicjatywie 11. A przeciwnej armii Arcydiabeł, mimo inicjatywy 11 jak Archanioł, nie jest zaraz po albo przed nim, a nawet w obu przypadkach jest za dwoma oddziałami o inicjatywy 10. Pomyślicie, trochę niesprawiedliwe. No nawet bardzo, w szczególności, że ta armia, która może wykonać pierwsze ruchy wcześniej, często te oddziały, bohaterowie, decydują o wyniku walki. Obserwując moje gry, tak duży przedział losowości przyznawanej gotowości bojowej na starcie sprzyja niepotrzebnym nerwom oraz niesprawiedliwym wynikom walk podczas meczów turniejowych. W komentarzach dodajcie wasze przykłady, kiedy gra z was wrobiła balona w ciula i dała easy wina przeciwnikowi. Pamiętajcie, obserwujcie pasek gotowości bojowej cały czas, gdyż on ciągle się zmienia i po każdej akcji danego oddziału dopasowywuje kolejność ruchu oddziałów. A co wpływa na naszą gotowość bojową i ją modyfikuje przed i w trakcie walki? Po pierwsze, rozpoczynając bitwę, mamy do czynienia z trzema umiejętnościami, które zmieniają startową gotowość bojową. Pierwsza z nich to specjalizacja Wyngala, szybko uderzający, dzięki której wszystkie oddziały bohatera dostają bonus do startowej gotowości bojowej 1 setnych na poziom bohatera, czyli mając 15 poziom oddziału Wyngala, otrzymują przedział gotowości na poziomie 15 do 40 setnych. Druga z nich to specjalizacja Hagasza, która zwiększa startową gotowość bojową centaurów podobnie jak w przypadku szybko uderzającego. Ostatnia to zdolność Lotny Umysł. Daje ona bonus 25 setnych gotowości bojowej na starcie, więc wasz bohater ma przedział gotowości bojowej od 25 do 50 setnych, więc prawdopodobnie wykona pierwszy ruch. Teraz przejdźmy do podstawowych akcji wykonywanych przez oddziały w trakcie walki. Najczęściej używaną z nich jest czekanie, które powoduje, że gotowość bojowa oddziału spada o 5 dziesiątych, to znaczy wskaźnik gotowości bojowej nie zaczyna się od wartości 0, tylko od wartości 5 dziesiątych, więc wykona oddział ruch o połowę czasu wcześniej. Druga z nich to bronić się, która powoduje, że gotowość bojowa spada do zera, ale obrona oddziału zwiększa się o 30% do następnej akcji.
Kolejną ważną tutaj kwestią są morale. Jeżeli jednostka otrzyma dobre morale, to gotowość bojowa po wykonaniu akcji spada do 0,5, nie do zera. Natomiast jeżeli dostanie złe morale, to przed akcją jednostki oddziału gotowość bojowa spada do 0,5. Jakie mamy modyfikatory, które zmieniają gotowość bojową w walce? Uj, oczywiście tylko wymienię, bo by powstałby naprawdę wielogodzinny odcinek poradnika, a tego nie chcemy, gdyż to są podstawy podstaw. Jak ktoś potrzebuje, oczywiście odsyłam do manuala, który wyjaśnia to bardzo dokładnie. A teraz po prostu wymienię te modyfikatory. Zdolności bohaterów. Talent magiczny, boskie przewodnictwo, szturm teleportu, tapnięcie, odwrócenie od uwagi, ogłuszający cios, znamie czarodzieja, kontratak, znamie potępionych, znamie nekromanty, potężny cios, impregnowana strzała. Zaklęcia, czarlodowy promień, krąg zimy i głębokie zamrożenie, jeżeli bohater posiada umiejętność mistrza lodu. Czary błyskawica oraz łańcuch błyskawic, jeżeli bohater ma zdolność mistrza błyskawic. Widmowe zastępy, grupowe zaklęcia typu grupowy slow, grupowe przyspieszenie. Stwórz Feniksa, strach, słowa wodza, rój os. Umiejętności jednostek, uderzenie, strzały ochronne, uderzenie łapą. O ile jeżeli czegoś zapomniałem, to przepraszam i minimalnie pomyliłem to też, gdyż jak widzicie jest z tego ogrom. Reasumując cały cykl. Wiemy już, że zasięg nie wpływa na częstość poruszania się. Że inicjatywa wskazuje nam na częstość ruchu oddziałów i wpływa na szybkość ładowania gotowości bojowej u oddziałów. A ta gotowość wskazuje na gotowość wykonania akcji podczas bitwy. Wiemy, jakie są modyfikatory inicjatywy i gotowości bojowej, a tego jest dużo. Teraz podstawy mechaniki bitwy Heroes 5 nie są nam straszne. Dzięki za udział, łapki, komentarze i udostępnienia. Dajcie znać w komentarzach, jak cykl się podobał, co można ulepszyć, zmienić i jaki cykl następny chcecie. Na zakończenie. Standardowo zagadka. Ostatnio dobrze odpowiedział Lohikerm. Nie ma dokładnego wzoru, który my możemy poznać i dzięki niemu obliczyć te wskaźniki gotowości bojowej, w jaki sposób inicjatywa na to w dokładny sposób wpływa. A dzisiaj najtrudniejsza i najbardziej wymagająca, podsumowująca waszą wiedzę, którą zdobyliście, taka zagadka, której rozwiązanie nie jest łatwe. Zabawcie się i pokażcie, na co was stać. W którym miejscu znajdzie się champion na pasku gotowości bojowej po wykonaniu akcji czekanie? Podajcie koło którego oddziału i dlaczego. Dla ułatwienia jest to pierwsza tura bitwy, ponieważ w późniejszych fazach jest to naprawdę prawie niemożliwe do ocenienia. Odpowiedź poznacie w specjalnym dodatku do tego cyklu. Dzięki wam i do zobaczenia następnym razem. Bye bye.